Witam serdecznie. Tu Aga Cieślak i słowa mają moc? Słowa czytane. Dziś Toksyczne Emocje Bernardo Stamateas, wydawnictwo Bellona. Jest to jedna z książek, które trafiły do mnie w prezencie od świata książki i bardzo się cieszę, bo chyba sama nie wybrałabym tej książki na półce. Toksyczne Emocje. Hm. Czuję je już od razu, jak tam jest robota do wykonania mm. i spotkanie się z tymi emocjami. Wybrałam dla was takie nieoczywiste emocje. Oczywiście, oczywiście, nieoczywiste. W tej książce jest i o niepokoju, i smutku, złości, zawiści, lękach, wstydzie, frustracji, żałobie, płaczu, poczuciu winy, odrzuceniu i zazdrości. A ja wybieram. Rozdziały o emocjach nie, w sposób nieoczywisty, jak autor nazywa toksycznych, ja bym powiedziała takich o niskiej wibracji negatywnych czyli rozdział trzeci toksyczne niezadowolenie oraz przeczytam Wam rozdział czwarty toksyczne przywiązanie. Zapraszam serdecznie. Toksyczne niezadowolenie. Pewni ludzie uważają się za doskonałych, lecz dzieje się tak tylko dlatego, że mniej od siebie wymagają. Herman Hess. Do jakiego punktu niezadowolenie jest pozytywne? W celu określenia toksyczności tej emocji ważne jest, byśmy zaczęli rozpoznawać jej normalne i przydatne cechy, aby później stwierdzić, kiedy może nam wyrządzać szkodę. Poczucie niezadowolenia, kiedy stanowi pozytywną emocję, zwykle wypełnia nas motywacją i energią, które są konieczne do wytrwania mimo przeszkód. Jest jak łaskotanie utrzymujące nas w ruchu i prowokujące do rozwiązywania problemów i szukania rozwiązań. Niektórzy ludzie mówią: Wolę czuć niezadowolenie, niż pogodzić się z tą sytuacją i zrezygnować. To dobra postawa, ponieważ świadczy o chęci ciągłego udoskonalania. Jednak chroniczne niezadowolenie, owo permanentne poczucie braku aprobaty, pojawia się, kiedy ustawicznie powtarzasz sobie, że mogłeś zrobić więcej i gdy czujesz, że obojętnie co robisz, nigdy nie osiągniesz najlepszych rezultatów. Dla ludzi, którzy żywią tę toksyczną emocję, wynik zawsze będzie prawie. Mówią, prawie to skończyłem, prawie to osiągnąłem, prawie mi się udało. Zawsze im się wydaje, że jest późno, mało i źle. I właśnie w tym skrywa się ich szczęście, bo potrzebują takich słów, aby poczuć się lepiej. Okazjonalne niezadowolenie jest pozytywne i prowadzi cię do poprawy. Chroniczne niezadowolenie jest toksyczne i wiedzie cię do perfekcjonizmu. Zwracanie uwagi na najdrobniejsze szczegóły przez osobę odczuwającą niezadowolenie może okazać się bardzo przydatne w badaniach naukowych lub podczas długich dni pracy artysty stojącego przed swoim dziełem gdyż skłoni takie osoby do sięgania dalej niż uczyniliby to zwykli ludzie, do trochę głębszego dociekania. Co ciekawe, można również zauważyć, że często słynni sportowcy, naukowcy i artyści wykazują pewną dozę perfekcjonizmu. Chroniczne niezadowolenie jest jednak toksyczne, jako że powoduje cierpienie i sprawia, iż w negatywny sposób spoglądamy na spełnienie marzeń, co przeszkadza nam cieszyć się pokonywaniem drogi. Szkodliwe jest spełnianie wysokich oczekiwań za wszelką cenę, uzyskiwanie tak pożądanego uznania. Docieranie tam, gdzie jak nam mówiono powinniśmy się znaleźć, nie posiadając własnych marzeń, nadmiernie się karząc i dręcząc przy popełnianiu każdego błędu. Zbytnio skupiając się na wynikach, nie radując się życiem, nie wiedząc nawet, czy będziemy mieć okazję je ujrzeć, nie mówiąc o tym, że podczas tego procesu tracimy przyjaźnie, partnerów i czas. Obsesja na punkcie perfekcjonizmu przypomina pragnienie biegania w morzu i pływania na pustyni. Specjaliści wiążą perfekcjonizm z szeroką gamą zaburzeń, takich jak depresja, anoreksja lub bulimia, stany lękowe, fobie, ataki paniki, zespół jelita drażliwego, wrzody żołądka i choroba wieńcowa. Niemożliwe oczekiwanie. Być doskonałym. Perfekcjonizm zasadza się na przekonaniu, że można i powinno się osiągnąć doskonałość. Uwielbiający ją nadgorliwiec uważa, że za nieakceptowalną każdą rzecz, która nie jest najwyższej próby. Chorobliwego perfekcjonistę potocznie określa się jako supermena lub superwoman. To mężczyźni i kobiety, którzy marnują życie, starając się być wzorowymi rodzicami, idealnymi małżonkami, albo bezkonkurencyjnymi przyjaciółmi. Noszą strój superbohatera wszędzie, gdzie się pojawiają, narzucają standardy doskonałości, bez sensu hołdują ideom i odbierają cele niemożliwe do osiągnięcia, gdyż po prostu są złudzeniami. Perfekcjonizm przemienia ich w osoby podatne na zranienie i zależne. W pewnym określonym momencie ograbia ich również ze szczęścia. 2. Źródło potrzeby bycia doskonałym. Karl Jung uważał, iż od urodzenia mamy w sobie obraz doskonałości i że ludzkiej podświadomości gnieździ się archetyp. Wzorzec ideału, który pcha nas ku perfekcji. Prawdą jest, że perfekcjonizm, podobnie jak znaczna część cech osobowościowych, ma swoje korzenie w rodzinie, a w szczególności w pierwszych latach życia. Autorytarni rodzice, wymagający, krytyczni, których trudno zadowolić, nieprzewidywalni w swych reakcjach sprawiają, że ich dzieci stają się perfekcjonistami. Tacy rodzice fundują swoim dzieciom lekcje warunkowej miłości. Mówią im, jak będziesz się dobrze zachowywał, kupię ci lody, jak dobrze pójdzie ci w szkole, dostaniesz rower. W ten sposób obligują dziecko do konieczności bycia doskonałym. Nie są w stanie docenić i zaaprobować decyzji swoich dzieci, kiedy popełniają błędy, czyli robią coś. Co jest fundamentalne i konieczne, aby każdy człowiek mógł rozwijać zdrowy obraz samego siebie i pozytywną ocenę swojej osobowości? Według psychologów, każdy perfekcjonista działa powodowany negatywną wewnętrzną motywacją, starając się uniknąć dezaprobaty, odrzucenia i krytyki, jakich doświadczył ze strony rodziców. Perfekcjonista jest obsesyjny, cały czas rozważa ten sam błąd i przeżuwa tę samą błędną myśl. Nie akceptuje zmiany i traci z pola widzenia fakt, że każda zmiana przynosi nowe ćwiczenie. 3. Test. Czy jestem perfekcjonistą? Perfekcjonizm sprawia, że żyjesz zasta zastanawiając się nad tym, co niewłaściwe. To też rodzi się wokół ciebie atmosfera, która wszystko warunkuje negatywnie. Myślisz, nie powinienem był tego powiedzieć? Dlaczego tak postąpiłem? Powinienem działać inaczej. Wszystko jest źle. Moje życie to porażka. Nigdy niczego nie osiągnę. Jestem chodzącym nieszczęściem. I takie negatywne myśli zawsze powstają, usiłując udaremnić twoje dążenia. Perfekcjonista skupia się na szczegółach i traci z oczu cel. Jesteś perfekcjonistą? Zgodnie z prawdą zaznacz krzyżykiem, tak lub nie. Pytanie pierwsze. Kiedy coś zaczynam, boję się pomylić. 2. Mam bardzo wygórowane i trudne do osiągnięcia cele. 3. Wszelkim kosztem staram się uniknąć dezaprobaty innych. 4. Kiedy coś realizuję, nie potrafię się odprężyć, dopóki nie jest to doskonałe. 5. Czuję, że nawet jeśli zrobię coś najlepiej, jak tylko to możliwe, nie będzie dla innych wystarczające. 6. Jeśli popełniam błąd, wtedy czuję, że wszystko się wali. 7. Wiem, jaką osobą powinienem być, lecz czuję, że nigdy tego nie osiągam. 8. Od dziecka, nawet robiąc coś dobrze, czułem, że nie udaje mi się zadowolić rodziców. 9. Kiedy osiągam jakiś cel, czuję się niezadowolony. 10. Czuję się winny lub zawstydzony, kiedy nie robię czegoś doskonale. Jeśli na więcej niż trzy pytania odpowiedziałeś tak, to jesteś perfekcjonistą. Możesz dzisiaj wyrwać się ze szponów perfekcjonizmu, a jednak podążać ku doskonałości. Odpowiedz szczerze, z którymi z tych głównych cech się identyfikujesz? Czy zauważasz, że powtarzając się we wszystkich sferach Twojego życia, czy tylko w niektórych? W dzisiejszych czasach słyszymy, jak wielu ludzi mówi: Jestem bardzo wymagający w stosunku do siebie i innych. Wierzą, że bycie wymagającym lub perfekcjonistą zawiedzie ich do doskonałości. To do kłamstwo. Wymagania w stosunku do siebie nie prowadzą do doskonałości. Perfekcjonizm nigdy nie prowadzi do ideału. Stawianie sobie wielkich wymagań nigdy nie prowadzi do doskonałości. Przyjrzyjmy się niektórym cechom perfekcjonisty lub osoby bardzo wymagającej. Zawsze jest niezadowolona z tego, co robi. Czuję, że chociaż wszystko zrobiła dobrze, mogłaby to zrobić trochę lepiej. Nigdy nie zaznaje spokoju i niczym się nie cieszy. Jeśli chodzi o kobiety, to starają się być perfekcyjnymi matkami, idealnymi żonami, wzorowymi córkami, modelowymi siostrami lub bezkonkurencyjnymi przyjaciółkami. Gdziekolwiek idą potrzebują perfekcji, a jeśli nie są doskonałe lub siebie tak nie postrzegają, wówczas nie potrafią działać. Perfekcjonista jest krytyczny w stosunku do siebie i innych, skupia się jedynie na niedociągnięciach, unika podejmowania ryzyka, żeby się nie pomylić, a w dążeniu do doskonałości nie robi nic ze strachu przed popełnieniem błędu. W rezultacie funkcjonuje powoli. Odczuwa potrzebę wielokrotnego sprawdzenia wszystkiego, co robi, i ma stałe poczucie, że zawsze czegoś mu brakuje do osiągnięcia doskonałości. Jest bardzo krytyczna w stosunku do siebie i do innych. Ma bardzo niski poziom tolerancji swoich i cudzych błędów. Z tej przyczyny, jak twierdzą psychologowie, większość osób chorujących na depresję. Stanowią perfekcjoniści, a perfekcjonizm może prowadzić do depresji. Taki typ osób wiąże poczucie własnej wartości ze swoimi dokonaniami. Jeśli coś zdobywają, wtedy czują się dobrze. Jeśli tego nie osiągają, to czują się źle, gdyż ich poczucie własnej wartości jest powiązane ze zdolnością wytwarzania rzeczy. Doskonałość to wytworny zbiór błędów. Mario Satz. Wyznacza sobie nierealne cele. Jest osobą, która na przykład chce schudnąć 20 kg w ciągu tygodnia, lub 60-letnią kobietą, która pragnie mieć ciało swojej 20-letniej córki. Kobiety, które w dzisiejszych czasach cierpią na bulimię lub anoreksję, żywią złudne marzenie, by stać się doskonałymi. Myślą, chcę mieć ciało tej modelki i odchudzają się, odchudzają, odchudzają, a mimo tracenia na wadze, nadal uważają, że są grube. To nielogiczne, nieosiągalne cele, wyznacza sobie nierealne terminy. W rezultacie odczuwa frustrację, ponieważ nigdy nie osiąga celu. Jej program działania jest niemożliwy do zrealizowania, wygórowany, a taka osoba żyje przesadnie przejmując się tym, co inni o niej sądzą. Zadowolenie wszystkich to nieosiągalny cel, do jakiego nieustannie dąży perfekcjonista. Tacy ludzie myślą: Niech mnie nikt nie krytykuje. Nie chcę, by ktokolwiek źle mnie oceniał. Niech nikt nie dowie się o moich sprawach. Cierpią z każdego powodu. Mają zwyczaj powtarzać każde zadanie kilka razy, aż uznają, że dobrze im wyszło, lecz nigdy nie czują się zadowolone. Podczas gdy na te powtórki tracą czas i energię. Uważają, że wszystko musi być doskonałe. Że coś robi się dobrze, albo nie robi się tego wcale, że nie ma szarych odcieni, lecz wszystko jest albo białe, albo czarne, i cały czas myślą o tym, co sądzą inni. Robiąc coś, myśli w negatywny i sztywny sposób. Ma mentalność wszystko albo nic, która określa się jako myślenie spolaryzowane. Ten człowiek wierzy, że może wybrać tylko między dwiema opcjami dobry i zły, ładny i brzydki, doskonały lub niedoskonały. Kiedy w jego życiu zachodzą zmiany, popada w depresję i nie może iść do przodu. Grzęźnie, w jednym miejscu. Wierzy w zasadę chcieć to móc. Sądzi, że jeśli rzeczywiście czegoś pragnie, wówczas to osiągnie. Woluntaryzm to błędne przekonanie, że osiągnie się cel jedynie dzięki aktywowaniu woli. Jeśli, na przykład, mówię, że chcę poruszyć ręką, wówczas poruszę nią. Niemniej, żeby wykonać tę czynność, muszę mieć rękę, być zdrowym pod względem neurologicznym, mieć kości i mięśnie, czyli aparat konieczny do osiągnięcia mojego celu. Kieruję wzrok tylko na jeden cel. Perfekcjoniście nie udaje się osiągnąć tego, co zamierza, ponieważ potrzebuje dodatkowego sprzętu i koniecznych zasad. To jakby ktoś jadący konno wpatrywał się jedynie w metę i nigdy nie zadał sobie trudu, żeby spojrzeć na konia. Nie wiedział, czy jest głodny lub spragniony, czy da radę dotrzeć do celu. Ten człowiek cały czas stawia innym wymagania, ponieważ wzrok ma skupiony na celu i mówi: bez względu na koszty, obojętnie co by się działo, mamy dotrzeć do celu. Musimy to osiągnąć. Nie bierze jednak pod uwagę, czy dysponuje zasobami, żeby tak się stało. Dążąc do najlepszego, niszczymy to, co dobre. William Shakespeare: Rany i blizny. Perfekcjonizm może okazać się bardzo szkodliwy, kiedy skłania kogoś do odkładania w czasie jego zadań. Tak dzieje się w przypadku osoby, która nie może rozpocząć pracy, dopóki nie podejmie decyzji co do właściwego sposobu jej wykonania, bądź też nigdy nie ośmiela się podjąć ryzyka z obawy przed pomyłką. Paraliżujący perfekcjonizm. Może również doprowadzić do tego, że taka osoba zacznie sobą pogardzać. Kiedy używa perfekcjonizmu jako sposoby wytłumaczenia swojej słabej sprawności lub do ciągłego poszukiwania bezwarunkowej aprobaty i zrozumienia u innych? Mówi: Wydaje ci się, że nie potrafię osiągnąć swoich celów? Że pewnie jestem taki głupi, tak? Na ogół perfekcjonista żyje w napięciu i stresie. Może być nawet osobą nieśmiałą, która nie odważa się zmierzyć ze światem i mieć problemy z relacjami międzyludzkimi, ponieważ myśli, że inni muszą widzieć go jako istotę doskonałą, by móc go zaakceptować. Perfekcjonista może poświęcać działania towarzyskie i rodzinne, by tylko osiągnąć swoje cele. Nie potrafi cieszyć się życiem. Wszyscy mamy jednak zdolności, umiejętności konieczne do przekształcenia tego, co nie pozwala nam iść do przodu. Powinniśmy odrzucić błędne przekonania i emocje. Sami musimy je zakwestionować. Dlaczego tak ma być? Co by się stało, gdybym zrobił to w taki lub inny sposób? Rozwińmy nowe sposoby wyrażania się, w przeciwnym razie perfekcjonizm, nas zniszczy. Można oduczyć się wszystkiego, czego się nauczyliśmy, i właśnie to przyszło Ci teraz uczynić. Przyjmij zdrowe i prawdziwe przekonania, wyrzeknij się wszystkiego, co dotychczas nie przynosiło rezultatów. Pozwól sobie na próby i błędy, co z tego, jeśli się pomylisz? Spróbujesz ponownie tyle razy, ile będzie to konieczne, aż. Urzeczywistnisz projekt, który masz w głowie. Jesteś twórczy. Nie trać czasu na sztywne i ograniczone schematy. Opracuj swój własny obraz. Osobiste dzieło. Praktyczne strategie i sposoby wyjścia z niezadowolenia wiodącego do perfekcjonizmu. Chęć rozwijania się i stałego udoskonalania jest w porządku. Wszyscy powinniśmy starać się robić wszystko najlepiej, jak to możliwe. Problem z perfekcjonizmem tkwi jednak w tym, że stawia on nieosiągalne cele. I właśnie ten przymus powoduje u perfekcjonisty ciągłe niezadowolenie. Perfekcjonizm i brak szczęścia są ze sobą splecione. Zastanówmy się nad... Tymi postępowaniami, które uniemożliwiają nam życie w poszanowaniu wolności i pasji. Kiedy tak uczynimy, wtedy ustalimy wszystkie zmiany pozwalające nam cieszyć się wszystkim, co mamy i z tego korzystać. Po pierwsze, zaakceptować siebie takim, jakim jestem, wiedząc, że zostałem stworzony jako jedyna w swoim rodzaju i wyjątkowa istota na całej powierzchni Ziemi. Kiedy zaakceptuję siebie takim, jakim jestem, mogę zacząć pracować i zrobić wszystko, co konieczne, by uzyskać zrównoważony charakter, harmonijny i dojrzały. I począwszy od tej chwili, powinienem stać się, starać się być coraz lepszy, ciesząc się wszystkim, co robię i nie obarczając się zbytnim ciężarem. Podążać naprzód. Jedynym warunkiem dla podążania naprzód i rozwoju jest pozostawanie w ruchu. Muszę nadal iść pomimo spraw, które nie wychodzą mi dobrze, które mi się nie podobają, lub napawają mnie strachem. Pozwolę sobie na popełnianie błędów, nie karząc się, ani nie torturując się mentalnie. Kiedy postanowię iść do przodu, zawsze będą przychodzić mi do głowy owe negatywne myśli zmuszające mnie do wspominania pomyłek z przeszłości. Muszę wyzbyć się wszelkiej wątpliwości i powiedzieć sobie, że podążam naprzód, ponieważ jest coś do osiągnięcia. Nie mogę się zatrzymywać. Kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje. Perfekcjonista potrzeba, postrzega błąd. Jako wroga. Myśli nie mogę się pomylić. Nic nie wychodzi mi źle, ponieważ jestem doskonały. Utrzymywanie wszystkiego na tym samym poziomie jest bardzo wygodne, lecz hamuje rozwój. Musimy opuścić strefę komfortu, mamy powołanie do rozwoju. Wytyczajmy sobie realistyczne cele i terminy możliwe do dotrzymania. Nieistotne są błędy, jakie popełniamy. Ważne jest, żeby się nie zatrzymywać i osiągnąć upragniony w naszym życiu cel. Nie przykładać wagi do negatywnych myśli. Złe myśli przychodzą do głowy, żeby zniweczyć nas, nasz sukces. Należy uczyć się na własnych błędach, zostawić je za sobą i iść dalej do przodu. Muszę pojąć, że mam zdolność do podejmowania własnych decyzji, a jeśli popełnię błąd, nie będzie to koniec świata. Muszę zmienić swój sposób myślenia, przekształcając to, co negatywne, w pozytywne i cieszyć się tym, co osiągnąłem. Uwolnij się od oczekiwań innych, od powinieneś, wypada, żebyś, byłoby lepiej, gdybyś. Należy odrzucić opinie innych i nie szukać ich aprobaty. Muszę rozpoznać swoje silne strony, ale też poznać słabości. Jestem człowiekiem. Urodziłem się podatny na ciosy, co jest dobre. Moim zadaniem jest cenić swoje silne strony i postrzegać słabości jako ograniczenia, jakie ma każdy z nas. Powinienem przyjąć pozytywną postawę i być szczęśliwy. Wyznaczać sobie cele możliwe do osiągnięcia nie ustawać. W wysiłku. Musimy cały czas być silni, nie skupiać się na drobnostkach, lecz na ostatecznym marzeniu. Nieistotne szczegóły odwracają uwagę i zatrzymują. Okazywać sobie szacunek i wybaczenie. Jeśli nie będę się szanował i sobie wybaczał, to nie będę mógł okazywać takiej postawy innej osobie. Nikt nie może dać czegoś, czego nie ma. Muszę poświęcić więcej czasu własnym pragnieniom i potrzebom, a nie tylko obowiązkom. Nie analizować raz za razem każdej okoliczności, jaka zajdzie w moim życiu. Należy więcej śmiać się z samego siebie, poczucie humoru zmniejsza napięcie wynikłe z wymogów. I w końcu należy ośmielić się nie być doskonałym. Życie to emocjonująca i cudowna przygoda, pomimo naszych błędów. Popełnianie błędów jest doskonale normalne. Człowiek, który zadowala się jedynie największą doskonałością, nigdy nie odniesie sukcesu we własnej opinii i dalej w opinii innych. Być znakomitym, jednak niedoskonałym. Znakomitość oznacza zdolność do stałej poprawy. W tym celu człowiek musi być otwarty na zmiany, być elastyczny w obliczu niepowodzeń i akceptować własne niedociągnięcia. Jednak, uznając je, będziemy w stanie je naprawić. Należy zdobyć pragnienie pójścia dalej, należy otworzyć się na zmiany, na to, co nowe i co ma nadejść. Trzeba wybrać postawę znakomitości. Muszę osiągnąć wielkie cele, jakie mam przed sobą i nie zatrzymywać się. Pewna znana bajka sama niego opowiada o tym, jak jeleń perfekcjonista zachwycał się, podziwiając swoje odbicie w pięknym, krystalicznym strumieniu. Zakochał się w urodzie swojego poroża i jego wspaniałych odrostków. Uskarżał się jednak na fakt, że bogowie nie obdarzyli go piękniejszym i bardziej proporcjonalnymi kończynami. Czuł ogromny smutek, przeglądając się swoim długim łapom, chudym i kościstym. Kiedy tak jeleń biadolił nad swoją niedoskonałością, ujrzał, jak pojawia się okrutny hart, a nie chcąc zostać pożarty, uciekł szybko w stronę lasu. Niemniej jego piękne poroże splątało mu brzydki kawał. Zaplątało się w gałęzie i jeleń utknął w zaroślach. Kiedy wszystko zdawało się Wieszczyć, że wpadnie w szpony napastnika, jeleń zdołał spiec przed pewną śmiercią dzięki swoim chudym, elastycznym i brzydkim kończynom. Podobnie jak jeleniowi z bajki może jeszcze nie udało się rozpoznać piękna w twoim życiu i zaślepił cię ideą nieosiągalnej doskonałości nigdy nie jest za późno możesz zacząć już dzisiaj. Możesz stać się osobą szczęśliwą, kompletną, wolną i cieszyć się życiem, mimo że nie jesteś doskonały. Możesz uwolnić się od perfekcjonizmu swoich własnych wymogów i żądań. Urodziłeś się ze zdolnością bycia wolnym. Wolność jest prawem, które masz od urodzenia. Weź pod uwagę fakt, że wszyscy popełniamy błędy. Osoba inteligentna uczy się na własnych pomyłkach. A mądra na cudzych. Zostałeś zaprogramowany do odniesienia sukcesu, zaś droga wiodąca ku niemu usłana jest niepowodzeniami. Nie bój się potknięcia. Przemień je w sprzymierzeńca i najlepszego przyjaciela, by dojść do mety. Niech trudności będą dla ciebie wyzwaniem do ujawnienia całego twojego potencjału, do uwolnienia z siebie wszystkiego, co najlepsze. Codziennie przekształcaj swój umysł, myśl o rozwiązaniach, lecz nie zaplątuj się w nich ani nie wikłaj innych, usiłując sprawić, by wszystko było doskonałe. Bądź nieskomplikowany, korzystaj z mądrości, jaka jest w tobie. Już dziś daj sobie szansę nie być doskonałym i cieszyć się tym to z przenikliwością oznajmia o swym ograniczeniu, znajduje się bardzo blisko doskonałości. Johan Goethe Rozdział czwarty Toksyczne przywiązanie Twoje serce jest wolne, miej odwagę go posłuchać. William Wallace Stwierdzamy oczywistość, ostrzegając, że przywiązanie może okazać się toksyczne. Mimo to wiele osób z jakiegoś powodu żyje w niszczącym stanie emocjonalnym, który wyrządza im krzywdę. Ile razy czułeś, że jeśli tej drugiej osoby by nie było obok, to nie mógłbyś podjąć decyzji? Ile razy z kolei myślałeś, że jeśli tego kogoś zabrakłby u twojego boku, wtedy nie umiałbyś nadal żyć? Dlaczego tak wiele cię kosztuje pozwolić dorosnąć twoim dzieciom? Dlaczego twoja druga połowa budzi w tobie taką niepewność? Dlaczego wyczerpujesz całą swoją energię, starając się, by wszystko było pod kontrolą? Co skłania cię do oczekiwania, że to inni cię uszczęśliwią? Takie reakcje są typowe dla toksycznego przywiązania. Lecz z tej emocji można się uleczyć. Emocjonalne przywiązanie może okazać się toksyczne dla Twojej tożsamości i potencjału. Toksyczne przywiązanie dotyka mężczyzn i kobiety, których samoocena została tak zmanipulowana, że nie potrafią już zobaczyć siebie jako istoty kompletne i zdolne do osiągnięcia wszystkiego, co zamierzają. To ludzie, którzy przyjęli zaprawdę odczucie, że inna osoba jest ważniejsza od nich i bazując na tym mylnym przekonaniu, myślały i żyły, dyskredytując i atakując siebie samych. Wszystko dotyczące innych ludzi miało znaczenie, nie liczyło się zaś nic, co dotyczyło ich samych, wobec tego teraz spoglądają na własne życie z lekceważeniem i pogardą. Te nabyte zachowania i myśli nie tylko sprawiają, że polegasz na innych osobach, lecz że także w określonych okolicznościach pragniesz mieć kontrolę, lub obsesyjnie skupiasz się na ich potrzebach i kłopotach. Szczególnie przywiązana osoba uważa, że sama nie ma znaczenia, ponieważ ważna jest ta druga. Jest przekonana, że powinna zająć się tym, by innym niczego nie brakowało. I nic im się nie przydarzyło, nie biorąc pod uwagę faktu, że ryzykuje, iż jeszcze bardziej zaniedba własne potrzeby i samo życie. Czy brzmi to znajomo? 1. Osoba przywiązana jest współzależna. Osoba współzależna żyje targana licznymi niepokojami i zbytnimi frustracjami. Cały czas nęka ją główne pytanie, co się stanie z jej losem, jeśli ta druga osoba, której przyznała prawo określania swojego życia, nie pozostanie razem z nią. Z czasem, co oczywiste, zwykle uzależnia się od ludzi. Jest wiele takich kobiet, które potrzebują, by jakiś mężczyzna trwał u ich boku, chociaż nie traktuje ich tak, jak na to zasługują, lub je wykorzystuje. Mówią Potrzebuje go. Zawsze, kiedy dochodzi do porzucenia, zajdzie potrzeba zależności od ludzi. Oczywiście nie jest tak wyłącznie w przypadku kobiet. Dziś możemy być uzależnieni od swojego partnera, jutro być może od słowa aprobaty jakiegoś szefa, od tego, co postanowią inni. W ten sposób wyrzekamy się naszych upodobań i preferencji. Osoba współzależna przekazuje komuś innemu kontrolę nad swoimi emocjami i decyzjami. Taka osoba powie: Ty mnie uszczęśliwisz, ty wypełnisz moją pustkę. Ma zbytnie oczekiwania pokładane w innej osobie. Współzależność oznacza postępowanie o uzależniającym charakterze. Paul Brenner podaje definicję uzależnienia od drugiej osoby. Forma pogardy względem siebie polega na bezwarunkowym poddaniu się ocenom i osądom innych, nie biorąc pod uwagę ceny, jaką trzeba będzie za to zapłacić. Często prowadzi do negacji i destrukcji samego siebie, a w końcu do narażenia się na ryzyko stania się ofiarą jego możliwych nadużyć. W tym sensie należy przyznać, że często reagujemy z przesadą w obliczu znikomej krytyki innych osób, biorąc ją zbyt poważnie i zapominając o istotnych rzeczach, które w dłuższej perspektywie wywierają głęboki wpływ na nasze życie. Postępując w ten sposób, wpadamy w pułapkę dostosowywania się do naszej negatywności, porządkując życie w oparciu o wypowiedzi innych osób. Wielokrotnie przekazywanych z niewielką świadomością tego, co mówią, a którym my z kolei przyznajemy nieproporcjonalnie wielką wagę. Na ogół w ten sposób postępują partnerzy i krewni ludzi, którzy uzależniają się od gwałtownych reakcji: nałogowcy związków, romansu, seksu, czy te osoby, które były poddawane przemocy i prześladowaniom. Także takie, które nie zostały docenione w dzieciństwie, albo którym wpojono przekonanie, że bez innych ich życie będzie nieistotne lub nic nie warte. 2. Test. Czy jestem współzależny? Czy jesteś osobą współzależną? Zaznacz krzyżykiem tak lub nie, zgodnie z tym, jak się postrzegasz. 1. Czuję się odpowiedzialny za życie innych. Ich czyny, a także za to, co myślą i czują. 2. Zawsze mówię tak, kiedy w rzeczywistości chcę powiedzieć nie. 3. Czuję ciągłe pragnienie pomagania innym w rozwiązywaniu ich problemów, czy mnie o to proszą, czy nie. 4. Wierzę, że inni powinni mnie uszczęśliwić. 5. Na ogół działam powodowany poczuciem winy i bardzo silnym poczuciem obowiązku. 6 Problemy osób, które kocham, nie pozwalają mi cieszyć się życiem. 7 Kiedy inni się zmieniają i stają się tacy, jak chcę, wtedy będę szczęśliwy. 8 Jeśli nie zajmuję się czyimś życiem, moje własne życie nie ma wiele sensu. 9. Kiedy inni źle o mnie mówią i mnie krytykują, na ogół czuję się zaatakowany. 10. Rzadko mówię o tym, jak się czuję. Uważam, że innych zbytnio to nie interesuje. Jeśli na więcej niż trzy pytania udzieliłeś odpowiedzi tak, wówczas jesteś osobą współzależną. Odpowiedz szczerze. Czy zidentyfikowałeś się z którymś z tych stwierdzeń? Z jaką częstokliwością je powtarzasz? Pewna bajka Ezopa opowiada o tym, jak lisica skakała po pagórkach. Nagle omal się nie przewróciła, i żeby uniknąć upadku, złapała za krzak głogu. Kolce rośliny zraniły jej łapy, sprawiając jej wiele bólu. Wówczas lisica powiedziała do krzewu Zwróciłam się do siebie o pomoc, a ty mnie zraniłeś. Na co Głóg odparł. To ty ponosisz winę, przyjaciółko, za to, że uchwyciłaś się mnie. Przecież wiesz jak dobry jestem w zahaczaniu wszystkich, a ty nie stanowisz wyjątku. Kiedy czujemy, podobnie jak lisica z bajki, że nie możemy samotnie zmierzyć się ze światem, a ze strachu przed upadkiem łapiemy się innej osoby i przemieniamy ją w koło ratunkowe lub kostur, to wcześniej czy później zostaniemy zranieni. Współzależność jest toksyczna i sprzeczna z naturą wolności i indywidualności, z jaką przyszliśmy na świat. To też zawsze będzie dostarczać nam bólu. Ale spokojnie. Każdego zachowania można się nauczyć, zatem można się również go oduczyć. Musimy jedynie uznać nasze słabości, pracować nad nimi, uzdrowić naszą samoocenę, a będziemy ludźmi wolnymi i mogącymi poruszać się z wolnością, z jaką zostaliśmy stworzeni, którą jednak dotychczas się nie posługiwaliśmy. 3. Rysopis osoby współzależnej Pełna niepokoju i niepewna, osoba nadmiernie przywiązana będzie doświadczać emocji, które pozbawiają jej ochoty i zdolności cieszenia się pełnią życia. Przyjrzyjmy się niektórym cechom charakteryzującym osobę współzależną. Jest niepewna siebie, całkowicie się poddaje i żyje, zdając się na opinię innych. Uważa, że inni są ważniejsi od niej i zawsze szuka przecenianej cudzej opinii. Co byś zrobił na moim miejscu? Jak ci się wydaje? Co o tym sądzisz? Poglądy otaczających ludzi stają się źródłem podejmowania decyzji. Jest osobą kontrolującą. Będąc osobą współzależną, która desperacko potrzebuje drugiej osoby, żeby być szczęśliwą, staje się kontrolującą i będzie uciekać się do manipulacji, żeby wszystko i wszystkich mieć pod kontrolą. Faktem jest, że takie osoby odczuwają głęboki ból emocjonalny, którego jeszcze nie zdołały pokonać. Wątpi w swoje zdolności. Uważa, że nie ma umiejętności, żeby samodzielnie zmierzyć się ze światem. Inne osoby mogą potrzebować uczuciowego ochroniarza, emocjonalnego wsparcia, by móc mierzyć się z życiem, światem i jego konfliktami. Ich brak pewności siebie i lęki nie pozwalają im ani wypierać, ani decydować. Z uwagi na takie cechy, osoba współzależna będzie szukała kogoś pozornie silnego i stanowczego, kto by pomógł jej w pokonaniu życiowego kryzysu. Osoba współzależna wszelkie siły pokłada w innych. Jej ulubionym mottem jest: Nie mogę samodzielnie zmierzyć się ze światem. Potrzebuję kogoś. Takie zdanie przemienia nas w istotę zależną i skazuje na życie w oczekiwaniu na cudze decyzje. Wolność oznacza odpowiedzialność. Dlaczego? Dlatego też większość ludzi tak się jej boi. George Bernard Shaw. Każde toksyczne przywiązanie działa niczym emocjonalne, wsparcie. A wszelkie toksyczne przywiązanie przynosi cierpienie i ból. Możemy bowiem. Przywiązać się nie tylko do osób, lecz także do miejsc okoliczności, zdarzeń, wierzeń lub zwyczajów. Każda z tych rzeczy funkcjonuje jako wewnętrzne wsparcie. Problemu nie stanowi sam w sobie obiekt, do którego się przywiązujesz lub chcesz kontrolować, lecz Twój umysł. To też nie zachodzi nawet konieczność, byś, byś się odsunął od pewnych osób, czy zmienił miejsce zamieszkania. Ważna jest natomiast perspektywa, z jaką będziesz w ich kierunku spoglądał. Okowy niewolnictwa skuwają jedynie ręce umysłu, który czyni człowieka wolnym albo niewolnikiem. Franz Krillpazer 4. Po pierwsze, ja. Doświadczanie odmiennych wrażeń i poznawanie nowych osób czy miejsc jest bardzo trudne, jeśli od czuwasz toksyczne przewiązanie w odniesieniu do środowiska, które masz dzisiaj? Możesz jednak przeciąć przywiązanie, które wyrządza ci taką szkodę, gdy postanowisz zmienić nawyki, postawę i zerwiesz ze współzależnością. Jeśli jesteś gotowy, koniecznie umieść siebie na pierwszym miejscu. Co oznacza postawienie się na pierwszym miejscu? Akceptowanie siebie. Jest sprawą fundamentalną, abyś zdołał się zaakceptować, byś kochał siebie i o siebie dbał. Jeśli nie będziesz tego robił, skończysz naśladując innych. A urodziłeś się jako oryginał, nie jesteś imitacją nikogo. Kiedy zostałeś stworzony, rozbito formę, masz własne zdolności i cechy, nie musisz być inną osobą. Bądź szczęśliwy jako osoba, którą jesteś. Pozostań wolny od cudzych wzorców. Ludzie odnoszący sukces zawsze odróżniają się od innych jakąś wyjątkową zaletą. Szanowanie siebie. Jeśli nie nauczysz się szanować własnej osoby, to będziesz poniewierał innymi, a inni będą tak samo traktować ciebie. Nie możesz oczekiwać, że ktoś zacznie odnosić się do ciebie z respektem, kiedy sam siebie nie szanujesz. W identyczny sposób nigdy nie będziesz zdolny okazać komuś należnego mu honoru, jeśli najpierw nie okażesz szacunku sobie. Jak potraktujesz samego siebie, podobnie będziesz zwracał się do innych. Całkowita pewność czym jest moje marzenie? Jeśli nie nadasz najwyższego priorytetu swojemu marzeniu, będziesz żył spełniając cudze. W dzisiejszych czasach widujemy wiele osób, które nie wiedzą, po co żyją. Nie mają pojęcia, dlaczego znalazły się na tym świecie. Nie układają planów ani celów do osiągnięcia. A z upływem lat opanowuje je smutek, ponieważ wyrzekły się pragnień. Może ci ludzie poświęcili się spełnieniu czyjegoś marzenia i żyli tym zamiast odkryć własne? Michał Anioł namalował freski na sklepieniu kaplicy Sykstyńskiej. Gdyby malował na posadce, dzisiaj pewnie by już się starły. Nie żyj pragnieniami innych. Przemień swoje marzenia w rzeczywistość. Zostałeś stworzony ze zdolnością podążania za każdym z nich i osiągnięcia celu. Najpierw, najpierw zwizualizuj sobie własną osobę, jaką chcesz się stać. A pewnego niezbyt odległego dnia staniesz się tym mężczyzną czy kobietą. Ośmiel się marzyć na wielką skalę. Jedynie wówczas, gdy masz całkowitą pewność, co jest twoim marzeniem, będziesz zdolny pomóc komuś innemu zrealizować jego marzenie. Uznanie swoich błędów. Jeśli nie uznasz swoich błędów, zawsze będziesz żył, wynajdując wymówki. Kiedy popełniasz jakiś błąd i szukasz wykrętów, wytłumaczenia, dlaczego sprawy poszły źle, już masz na koncie dwa potknięcia. Błąd i wymówkę. Szukamy usprawiedliwień, kiedy nie chcemy przyjąć naszych własnych błędów. Nieudacznicy są ekspertami w wynajdywaniu wykrętów, ty nie. Wykorzystaj tę energię do tworzenia i kreowania nowych projektów i wspaniałych idei. Nie zatrzymuj się nad błędem, nie przystawaj, żeby fotografować próbę. Idź nadal do przodu. Kiedy bowiem upadniesz pośród trudności i ponownie wstaniesz, będziesz silniejszy i odrobinę mądrzejszy. Nieważne, co ci się przydarzyło w życiu, zawsze stań na nogi. Podnieś się. Człowiek nie jest skończony, kiedy upada, lecz wówczas, kiedy przestaje się podnosić. Rozwiązanie najpierw swoich dylematów. Pewne osoby nie potrafią rozwiązać swoich własnych zmartwień, a jednak chcą zmierzyć się z problemami wszystkich innych. Kiedy nie rozwiążesz swoich kłopotów, lecz będziesz się starał rozwiązać dylematy innych, stajesz w obliczu niekompatybilnego konfliktu. Masz w sobie zdolność i umiejętności, jakich potrzebujesz do rozwiązania każdego pojawiającego się przed Tobą problemu. Nie bój się trudności, bo ich celem jest uczynienie z ciebie lepszego człowieka, a nie bardziej zgorzkniałego. Kiedy uda ci się ujrzeć problemy jako okazję, pomoże ci to się rozwinąć. 5. Czy jest możliwe uwolnienie się od toksycznego przewiązania emocjonalnego? Tak. To możliwe, kiedy zrywasz ze współzależnością, uwalniasz się od ludzi, aby móc związać się ze wszystkimi w zdrowy sposób, z nowym, otwartym i elastycznym nastawieniem. Jeśli jednak przez większą część życia zależałeś od czegoś lub od kogoś, prawdopodobnie będziesz bał się niezależności. Oto jak ten strach może nas sparaliżować. Zależność od aprobaty innych sprawia, że w naszym umyśle zakorzenia się nieświadomie przekonanie, iż nie mamy czegoś. Chcę mieć własny dom i przestać mieszkać z rodzicami, lecz znajduję doskonałą wymówkę. Tak, lecz nie mam pieniędzy. Chcę założyć własny interes i przestać zależeć pod względem ekonomicznym od tłumarzonka, lecz myślę, tak, lecz nie mam kreatywnych pomysłów. Chcę podjąć studia i uzyskać tytuł uniwersytecki, lecz przekonuje siebie tak, ale nie mam zdolności. Suma wszystkich błędnych przekonań działa jak hamulec, który napełnia nas niepokojem i nie pozwala rzucić się w stronę marzeń i celów, które sobie wyznaczyliśmy. Dlatego nieświadomie będziesz starał się, by ktoś do ciebie dołączył i dzielił z tobą marzenia. Mrzonki, jakie tworzymy we własnym umyśle, nie pozwalają nam osiągnąć tego wszystkiego dobrego, co niesie przyszłość. I zawsze szukamy kogoś innego, żeby zrealizować swoje plany, co po części nie jest złe. Musisz jednak mieć na uwadze, że ty sam jesteś w stu procentach osobą, do której musisz dołączyć. Człowiek rodzi się wolny, odpowiedzialny i bez wymówek. Jean-Paul Sartre. Kiedy wierzysz, że jesteś nikim, nie masz tego, co potrzebne, i szukasz innej osoby, by ci pomogła coś osiągnąć, wówczas narażasz się na zostanie ofiarą wykorzystania. Jeśli szukasz kogoś, myśląc, że ma on wszystko, czego ty nie masz pieniądze, zdolności, inteligencję, siły, chęci i entuzjazm to z pewnością będziesz żył w zależności od niego. A jeśli ten drugi postanowi, że nie będzie się już z Tobą dzielił marzeniami, znowu poczujesz się nikim. Jedynie wtedy będziesz mógł połączyć się z drugim człowiekiem, żeby stworzyć zespół, nie zmieniając się w osobę współzależną, gdy uzyskasz całkowitą jasność, że stanowisz kompletną w stu procentach ludzką istotę, w której wnętrzu znajduje się wszystko, czego potrzebujesz, żeby odnieść w życiu. Triumf. A kiedy to zrobisz, oby zwielokrotniło to wzajemne wasze siły i pozwalało uzyskać niezwykłe wyniki. 6. Niebezpieczeństwo. Osoba współzależna. Największym niebezpieczeństwem toksycznego przywiązania emocjonalnego w stosunku do innego człowieka jest to, że osoba dostarczająca ci wszystkiego, czego, jak sądzisz, sam nie masz. Choćby była najlepsza, w którymś momencie może zechcieć, kazać ci to z nawiązką zapłacić. Nawet twoja matka, która przecież jest najlepszą osobą na świecie, może ci w końcu powiedzieć: Ja Cię urodziłam i usiłować wymusić na Tobie zapłatę za życie, które oczywiście Ci dała. I w pewnym okresie, określonym momencie poczujesz, że masz u niej wieczne zobowiązanie, gdyż Zawdzięczasz jej życie. Dług stanowi prawo sprzeczne z Twoją pomyślnością, gdyż Cię umniejsza, a Ty przyszedłeś na świat z pragnieniem i potencjałem do rozrastania się, rozwijania we wszystkich sferach życia. Musimy nauczyć się przekształcać dług w taki sposób, aby działał na naszą korzyść. Twój problem stanie się przejściowy, jeśli powiesz dzisiaj. Nie mam czym go spłacić, lecz jutro, owszem, będę mieć. Aby prawo działało na Twoją korzyść, musisz pamiętać o dwóch rzeczach: 1. Aktywna cierpliwość. Podkreślamy, iż ufamy, że jutro okoliczności życia zmienią się na dobre. To deklaracja naszej aktywnej nadziei w ruchu. 2. Wytrwałość. To podtrzymywanie pragnienia w czasie, mimo przeszkód, bez przerwy w osiąganiu własnego celu. W tym właśnie miejscu wiele osób ponosi porażkę, ponieważ chcą i działają, potem nadal chcą, lecz w obliczu pierwszego problemu przestają i odchodzą. Początkowo wykazują wielki entuzjazm, czynią wszystko, co możliwe, aby zrealizować pragnienie. Lecz nie są wytrwałe i pozwalają, żeby w końcu wszystko runęło. Wytrwałość to nie tracić sił i wierzyć, że w odpowiednim, odpowiednim czasie zbierzesz to, co zasiałeś. Czas zależy od rozmiarów projektu, dlatego musisz wytrwać, szczególnie w trudnych chwilach. Największym pragnieniem Demostenesa było zostać wspaniałym mówcą, lecz jąkał się do rodzenia. A pragnąc osiągnąć swój cel, wkładał kamyki do ust, żeby zwiększyć trudność w mówieniu. Uważał, że jeśli nauczy się mówić z kamykami w ustach, to kiedy ich się pozbędzie, jąkanie zniknie, a on będzie w stanie normalnie mówić. Demostenes poszerzył swoje ograniczenie. Oznacza to, iż w celu przezwyciężenia ograniczenia spowodowanego przez jego przypadłość, sprawił, że problem stał się jeszcze większy. Jeśli byłby w stanie go rozwiązać, wtedy trudność stałaby się drugorzędna. Czasami, po to, żeby Twój problem wydał Ci się prosty, będziesz musiał zwiększyć trudności. Nie ośmielamy się przedsięwziąć wielu rzeczy nie dlatego, że same w sobie są trudne, lecz dlatego, że pozostają trudne, ponieważ nie odważamy się ich spróbować. Seneka. Poszerz swoje ograniczenia, odkryjesz prawdziwą miarę swojej mocy. Odkryjesz moc większą niż sądziłeś, że masz. Może podobnie jak Demostenes będziesz musiał dobrowolnie zwiększyć trudność rzeczy, żeby zostać osobą niezależną, podjąć większy wysiłek, ciężej pracować, w czymś się wyćwiczyć, poszerzyć swe granice. I w końcu będziesz mógł powiedzieć – Trudność, jaką miałem, była nieznacząca, zwykłe głupstwo. Możesz osiągnąć znacznie więcej niż to, co robisz. 7. Strategie i praktyczne sposoby uwolnienia się od toksycznego przywiązania. Poszukaj w swoim wnętrzu takich rzeczy, tych czynów, lub słów, które do dziś sprawiały, że czułeś, iż Twoje życie nie jest nic warte. Wyrzeknij się ich i zacznij od początku. I jeszcze dziś podejmij decyzję, że będziesz niezależny, bez poczucia winy i bez żalów. Wykorzeń ze swego umysłu wszelkie negatywne przekonania, wyrzeknij się wszystkich: nie mogę, nie umiem. Zamień je na mogę. A jeśli nie potrafisz, wówczas zamień to na nauczę się. Przyjmij postawę spokoju wobec życia i codziennych okoliczności nie osłabiając energii i zdecydowania co do osiągania własnych celów. Poznaj swoje silne strony, najważniejszy talent, co umiesz robić najlepiej. Doceń tę umiejętność i pracuj na jej nad jej rozwijaniem. Bądź wytrwały. Kontynuuj, kontynuuj, kontynuuj. Szukaj powodu, żeby codziennie się cieszyć, nie bacząc na to, co inni robią lub przestają robić. Ćwicz się, żeby zawsze dostrzegać możliwości tam, gdzie inni widzą trudności. Pomyśl tylko. Natura przywiązań jest taka, że nawet jeśli w ciągu dnia uda Ci się zaspokoić wiele z nich, to jedno, którego nie zaspokoisz, będzie Cię dręczyć i uczynić Cię nieszczęśliwym. Zwycięstwo w walce z przywiązaniami jest niemożliwe. Jak woda nie może istnieć bez wilgoci, tak przywiązanie bez jednoczesnego poczucia nieszczęścia. Jeszcze nie narodził się taki człowiek, który znalazłby receptę, jak można zatrzymać pożądane przedmioty bez walki, obaw, lęków, wcześniej czy później nie ponosząc klęski. Antoni de Melo Nabierz chęci do uczynienia nowego początku i postanów, że w twoim życiu dawne rzeczy minęły. I wszystkie są nowe. A przede wszystkim nie żyj cudzym życiem. Masz dane od Boga prawo bycia wolnym. Zostałeś stworzony po to, żeby być panem własnej egzystencji, żeby być reżyserem własnego filmu. Odważ się być niezależnym. Od nikogo ani do niczego się nie, do, nie przywiązuj. Jedyną osobą, która nada wartość i znaczenie Twojemu życiu, będziesz Ty, Twoje dążenia, sukcesy i osiągnięte cele. Jeśli marzenia, jakie miałeś w przeszłości, legły w gruzach, zbuduj nowe, walcz o nie, jesteś zwycięzcą. Przerwij błędne koło, nie mam. Możesz liczyć na nieskończone zasoby. Inteligencję, radość, gospodarność, kreatywność i wewnętrzny potencjał, który, rozwinięty do maksimum, może doprowadzić do ziszczenia najcudowniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Masz w sobie mądrość potrzebną do pokonania trudności. Wyrzeknij się na zawsze, nie mogę. Możesz osiągnąć absolutnie wszystko, co zamierzasz, ponieważ masz zdolności, umiejętności i wewnętrzną siłę wystarczające do osiągnięcia Twoich marzeń. Twój potencjał nie ma granic. Jedyną osobą, która może Cię ograniczyć, jesteś Ty sam, a wszelkie ograniczenia mają początek w Twoim umyśle. Ruszenie do przodu zależy od Ciebie i nikogo więcej. Ośmiel się być wolnym. Nie będziesz żałował, bycie wolnym naprawdę jest warte zachodu. Wolność, sancho, jest najcenniejszym darem użyczonym ludziom przez niebo. Nie mogą się z nią równać skarby, jakie ziemia zamyka, ani jakie morze kryje. Dla wolności, jak dla czci, można i należy narażać życie. Przeciwnie zaś, niewola jest największym złem, jakie może spotkać człowieka. Don Kiszot z Manche. Pięknie dziękuję. To były toksyczne emocje Bernardo Stamateas. Toksyczne przywiązanie i rozdział o toksycznym niezadowoleniu, czyli o naszym perfekcjonizmie i o relacjach. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki, na kolejne czytane i kolejne podcasty. Wszystko można ściągnąć i można się ze mną spotkać i umówić do mnie na konsultacje albo na afirmację poprzez stronę www.agacieślak.pl Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.